Przygotujcie ochrajacze na mózg, bo przed wami kolejna porcja minecraftowych TikToków! A bez nich wasza głowa może nie wytrzymać, serio! Więc jeśli go jeszcze nie macie, to mam dla was specjalną ofertę! Jedna subskrypcja równa się ochraniacz na mózg! A taka dobra oferta może się już nie powtórzyć, więc korzystajcie, a my lecimy z tematem! Wow, słuchajcie tego! Za pomocą sztucznej inteligencji, a dokładniej czatu GPT, możemy wygenerować komendy, które zespełnują bardzo, ale to bardzo dziwne moby. Na przykład zombiaka ze slajmem na głowie, to jest świetny pomysł. Dlatego czas to sprawdzić. Zobaczmy, co w Minecrafcie potrafi ta sztuczna inteligencja. Napisz komendę do gry Minecraft wersji 1.20, która zespałnuje żelaznego golema z, nie wiem, diamentem na głowie. Na początek coś spokojnego, dobra? Bardziej zaszalejemy trochę później. Dobra, to co? Jest komenda, kopiuję ją. Wrzucamy ją do Minecrafta, spawnujemy i się... siema. Okej, pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. Może to dlatego, że golem nie może mieć niczego na głowie, a jakbym wziął zombiaka? O, teraz działa, siema! Ty naprawdę dało mi komendę, która spawnuje zombiaka z diamentem na głowie! Ale to było zbyt proste, dajcie mi coś cięższego! Zespawnujmy szkieleta, z którego głowy będą wydobywać się partikle ognia, a bloki pod nim będą zamieniać się na magma bloki! To już brzmi skomplikowanie, stwórzmy ogniowego szkieleta. Nie no, jeśli on da radę to zrobić, to da radę zrobić wszystko. Coś tam pisze, trochę mu to zajmuje. O, o, coraz więcej. Wow, ale ta komenda będzie wielka. Przestaję temu ufać, co to jest? Ta komenda jest na tyle wielka, że potrzebujemy nawet komend bloka. Wow, naprawdę będę pod wrażeniem. Jest na zielono, jest git. Jeśli komenda jest źle napisana, to jest normalnie na czerwono, ale ta jest na zielono, także wow. To dobry znak, ale przekonajmy się, czy na pewno. 3, 2, 1, let's go! O, jest ogień, ale nie o taki ogień mi chodziło. Powinien zostawiać partikle ognia za sobą, ale nie zostawię. On się podpalił od słońca, no nie. Ani partikli nie ma, ani magma bloku pod sobą nie ma. Chat GPT nadaje się do pisania komend tylko w 50%. Jestem ciekaw, czy jak poproszę o komendę, która mi zbuduje domek, to mi coś da. Oczywiście, że nie. Nad tym musimy jeszcze popracować. TikTok połowicznie prawdziwy, przejdźmy do kolejnego. Nie nazwałbym tego wcześniejszego fejkiem, bo jednak z czymś sobie poradził, ale mam nadzieję, że ten poradzi sobie już w 100%. Ponieważ tym razem nie będziemy już używać sztucznej inteligencji, tylko i wyłącznie minecraftowych funkcji. A sprawa wygląda następująco. Jeśli wokół waszej farmy będą pszczoły i kwiaty, a najlepiej, żeby to wszystko było zamknięte w wielkiej kopule, to roślinki w środku będą rosnąć szybciej. I to niby o wiele, wiele szybciej. Pszczoły zapylają rośliny, więc miałoby to sens. Przynajmniej chyba miałoby to sens w prawdziwym życiu, ale jak będzie w Minecrafcie? Oto dwa pola doświadczalne, na których będziemy pracować. Po prawej stronie będzie normalne pole bez żadnej pomocy, bez totalnie niczego. Za to po lewej stronie na środku postawimy gniazdo pszczół, a dookoła pełno kwiatów. A, no i oczywiście będzie tu jeszcze milion pszczół, ale to zaraz. Najpierw zasadźmy jedno i drugie pole. Gotowe, mamy to. Zamykam drzwi i spawnujemy pszczoły, let's go. Tyle powinno wystarczyć, let's go. No i co, mogę teraz czekać, który z nich będzie szybszy, ale... O, ej, coś się dzieje. Ty, one serio coś z nim robią, ale bardzo wolno. Póki co pomiędzy jednym polem a drugim jakiejś wielkiej różnicy nie widać. Ale to jeszcze nic nie znaczy. Coś latają wokół tego pola, ale czy faktycznie coś z nim robią? Wiecie co, lećmy do kolejnego TikToka, a do tego wrócimy zaraz. Myślę, że za 5 minut będzie tutaj więcej, wiadomo. O, póki co sprawdźmy, jak mieć lepszy odrzut na mieczu. Kiedy mamy mieczyk z knockbackiem 2 i walniemy jakiegoś moba, to odrzuci go mniej więcej na, nie wiem, 5 kratek, 4 kratki, coś w tym stylu. Ale kiedy tym knockbackiem będziemy spamować, odrzuci go o wiele, wiele dalej. Niestety taka różnica jest podobno tylko i wyłącznie na Bedrock Edition, więc sprawdźmy to na własnej skórze albo raczej na własnym mieczu. No to tak, oto linia, na której zaraz zespawnujemy naszego przeciwnika. O, oto miecz, na który za chwilę trafi knockback 2. Wszystko gotowe, więc zacznijmy od pojedynczego uderzenia. Dobra, nasz piglin trafił aż dotąd. Papa, nie spadaj stąd. 1, 2, 3, 4. 4 kratki odległości przy pojedynczym uderzeniu. No to teraz spamujemy, siemanko, spam, spam. O, wow, co to było? Trafił aż tutaj, nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 15 kratek. To jest ponad 3 razy dalej niż bez spamowania. Bedrock to jednak dziwny twór. Sprawdźmy to samo, tylko że na drzewie. Dobra, jest linia startu, wszystko gotowe. Mieczyk z odrzutem 2 również. A więc sprawdźmy, jak tym razem zachowa się przy pojedynczym uderzeniu dotąd. No a teraz trochę
trochę pospamujmy, co nie? Raz, dwa, trzy. O, też dalej. Mniej więcej tutaj, ale to nie było nawet dwa razy dalej. Także różnica pomiędzy Javą a Bedrockiem jest kolosalna. O, TikTok nie jest fejkiem. To ciekawe, czy tam u naszych roślinek, co nie? Faktycznie, te w kopule wydają się delikatnie bardziej wyrośnięte, ale różnica wcale nie jest jakaś ogromna. Tutaj jest już jedno w pełni urośnięte sianko i dwa prawie, a tutaj jest... O, tutaj nie ma żadnego nawet prawie. No dobra, więc zostawmy to jeszcze na chwilę, ale coś mi się wydaje, że wynik będzie tylko jeden. Wynik wynikiem, ale czy próbowaliście kiedyś postawić blok koło kaktusa? Jeśli tak, to pewnie żadną tajemnicą nie jest dla was, jak to się kończy. No chyba, że chcielibyście troszeczkę Minecrafta oszukać. Żaden problem, TikTok przychodzi z pomocą. Co powiecie na to, aby stworzyć blok od podstaw? Zamiast stawiać na przykład taki blok śniegu normalnie, stawiać go warstwa po warstwie. Wtedy nagle jakimś cudem te kaktusy stają się, nie wiem, magicznie wytrzymałe na towarzystwo bloków. A przynajmniej tak twierdzi ten TikTok. Jak jest naprawdę, sprawdźmy to. Oto stanowisko eksperymentalne A i B. Z pozoru niczym się nie różnią, ale zaraz na jednym z nich zepsuje się Minecraftowa logika. I prawdopodobnie nie będzie to to. Zgadza się. Kaktusy zadziałały dokładnie tak, jak zadziałać powinny. Czyli po prostu przy kontakcie z blokiem się zepsuły. Super świetnie to, co wy na to, gdy stworzymy blok z warstw pojedynczych. O, o, o! Co tu się dzieje? Nie, nie, nie! O, okej, mój mózg jest właśnie w fazie rozkładu. Jakim cudem? Czy wy widzicie to, co ja? To jest pełnoprawny blok postawiony koło kaktusa i to z trzech albo nawet czterech różnych stron. I ten kaktus ma to totalnie gdzieś. Jest jeszcze jakiś blok, który można zrobić warstwami? Powinien być i powinien to być mech, ale nie. Co ciekawe, działa to też w drugą stronę. Nawet jeśli bloki są już postawione, i tak możemy do środka włożyć kaktusa. W skrócie powiem tyle. Mózg rozwalony. To zaprzecza wszystkim możliwym zasadom Minecrafta. Ale to było oczywiste, na co się piszemy. Tak działają Minecraftowe TikToki. Znaczy, działają to jest dużo powiedziane. Mam nadzieję, że kolejne będą działać tak samo jak poprzedni. Oto prosty sposób, jak możecie urozmaicić swoją plażę albo swoją pustynię. Za pomocą dwóch prostych rzeczy, albo właściwie trzech, możemy zrobić mini kraba. Kraby są super, polecam, a to, to co to jest? To będzie chyba strach na wróble, jeśli dobrze kojarzę. O, dokładnie, ale fajny! Proszę państwa, jest wysoko i ten krab, i ten strach na wróble są przekozackie. Aż się chce mieć oba z nich na swoim świecie, sprawdźmy to! Co prawda, aby stworzyć jednego kraba, potrzebujemy głowy smoka, ale myślę, że będzie warto. Zaczynamy od dziury o głębokości dwóch kratek, a na dole kładziemy pięć warstw śniegu. Przykrywamy to wszystko sandstone'owym półblokiem, kładziemy do góry przycisk, najlepiej akacjowy. No i czas najwyższy dołożyć stojak na zbroję. A właściwie bardziej dorzucić, bo będzie robił to ten dispenser idealnie, albo też nie. Ty, to powinno być chyba trochę niżej, nie? Czy jest to o mnie tak, dispenserze? No nie, no nie tak! To ewidentnie krab nie jest. Zjadałem za dużo warstw śniegu. 1, 2, 3, 4, 5. Niby wszystko się zgadza. Tak też było na TikToku. No ale okej, dajmy w takim razie, nie wiem, jedną warstwę, styknie. Dobra, niech będzie jedna. Nie, jedna to jest za dużo! Chwilę! To nie jest dziura głębokości dwóch kratek, tylko trzech kratek i tam dopiero pięć warstw śniegu. Dobra, i teraz to wszystko ma sens. Czy działa? Dokładamy głowę smoka. Idealnie, no właśnie. No i mamy kraba. Bardzo fajnego kraba. Myślę, że się polubi z żółwiami, co nie? No chyba, że z krabami wam nie po drodze. Wtedy jest jeszcze opcja numer dwa. Zróbmy sobie jednego z najładniejszych strachów na wróble, jakie widziałem w Minecrafcie. Zaczynamy w ten sposób. Trapdoor, na nim doniczka, pod spodem płotek i obok płotku dozownik ze stojakiem na zbroję, który wyrzucamy właśnie teraz i ubieramy go w skórzaną tunikę oraz wykrawaną dynię. No i mamy to. Serio spoko strach na wróble. Według mnie oba te buildhacki są kozackie. Nie wiem, który bardziej. Chyba ten krab? Ale TikToczek oczywiście na plus. Tak samo, jak już chyba oficjalnie ten z farmą. Zobaczcie na to. Różnica jest ogromna. 1, 2, 3, 4. 2 na 3 na 13 urośniętych pszenic kontra tylko jedna po drugiej stronie. Więcej mi się już czekać nie chce, ale czy potrzeba więcej dowodów? Wydaje mi się, że sprawa jest jasna i ten TikTok był prawdziwy. Jeśli chcecie zrobić farmę w Minecrafcie, to lepiej otoczyć ją pszczołami. Dziwne, ale jak widać prawdziwe. I mam nadzieję, że prawdziwa jest również ta strona, ponieważ jest nie
z tej ziemi. Zobaczcie na to, możemy na niej znaleźć kilkaset, jak nie kilka tysięcy wzorów na banery, a przy każdym z nich jest instrukcja, jak dokładnie go zrobić. No po prostu niebo. To jak to było? Minecraft.tools, okej. Chyba działa, coś jest na rzeczy. Przepraszam, macie jakieś galeria banerów czy coś? O, właśnie o wilku mowa. 2138 stron różnych banerów. Przepraszam bardzo, dlaczego nie jedna mniej? Wow, i one są naprawdę niesamowite. Patrzcie na to. Ty, no baner z pełnym księżycem, to wygląda jak obraz. Co jeszcze, OSKKF, telefon, Ender Eye. Mnie najbardziej ten księżyc urzekł, ja chcę księżyc. Przekonajmy się, czy te instrukcje są prawdziwe, bo byłoby głupio, jakby nie były. Punkt numer jeden to to. Jasno-szare coś. Do jasno-szarego cosia dodajemy jasno-niebieski gradient od dołu. Teraz czarną otoczkę dookoła, czarne zygzaczki na dole. I mamy już prawie wszystko, jeszcze tylko dwa kroki, czyli białe co? A, białe kółko na środku, dobra. I czarne co? Chyba czarny klocek po lewej, niech będzie. Dodam sobie to na tarczę i proszę państwa, mamy to prawdziwe dzieło sztuki. Ta strona to od dzisiaj must have każdego Minecraftowicza. Takie jakie kozackie rzeczy można zrobić tam, to nie można zrobić nigdzie indziej. Dajcie znać, czy ją znaliście, a my widzimy się jutro w kolejnym odcinku, siema! Wow, i co jeszcze ważniejsze, dajcie znać, czy widzieliście odcinek po prawej stronie. Albo raczej nie dawajcie znać, po prostu na niego wbijcie i oglądnijcie go właśnie teraz, bo naprawdę był przekozacki.